Ming desantujący swoje wojska na naszą piękną Japonię. Musiałem aż wycofać armię i flotę gdzieś tutaj odstawić, żeby doszło do tego, ale warto. To jest najlepsza rzecz, jaką może zrobić Ming, no bo wysyła swoich ludzi na rzeź. A że ma niski mandat, no to też ma karę do manpowera, którego posiada, więc wyjebiście, za chwilę się wyprztyka. Nie, jednak się wycofał. Ech, a miało być tak fajnie. Witam imperialistów, tutaj Lukas! W drugim odcinku z poradnika z Japonią, który wam tak pięknie uciąłem na samym początku wojny z Mingiem. Jeżeli po obejrzeniu dzisiejszego odcinka chcecie zobaczyć kolejne 50-100 lat rozgrywki, 1500 łapek i go nagry... Fajnie. No ale nasza 30-tysięczna armia zdesantowała się pod Beijing i teraz lecimy oblegać stolicę Mingu. Raczej nic nam nie grozi z tego powodu, ostrzelamy, mamy blokadę morską, dobrego generała i przyjmiemy każdą bitwę, jaką wyda nam Ming. O, atakuje mnie na stolicy, ktoż by się spodziewał, że dojdzie do takiej rzezi i kolejnej rzezi. O, coś kradniemy z Beijingu. Dobra, Ming wypisowałem, bo powiem szczerze, po tych kilku wygranych bitwach, jak zobaczyłem jeszcze tą armię, to stwierdziłem, nie, czas się wycofać, a my i tak czy siak potrzebujemy na ten moment tylko granicy z Mingiem. Poza tym za chwilę zaatakujemy Ryuku, więc zaraz będzie jeszcze wesoło. I możemy kończyć naszą wojnę z Koreą. Wiele osób pewnie by wzięło w peace dealu bogate terytorium południowe Korei, na które zresztą mamy claimy. I byłby to błąd. Lepiej jest zabrać całą północ, ponieważ po pierwsze mamy tutaj fortecę górską, tu są same góry, no prawie same góry, więc możemy dostawić jeszcze jedną fortecę i w kolejnych wojnach z Mingiem będziemy się na tych fortecach bronili przeciwko niemu. Oczywiście prowincję przed korowaniem centralizujemy. WTF mam panią Shogun? Coś takiego w ogóle było możliwe? No i mamy to, za niedługi czas rozpocznie nam się era reformacji. A co to oznacza? No, że będziemy mogli naprawdę szybko podbić Ming. Nasza wielka japońska armia liczy już 46 tysięcy i tak będziemy za chwilę próbowali wbijać się w Ming. O, widzę, że mamy inflację, więc trzeba będzie ją trochę zredukować. Robię claimy na Ming, co prawda nie są nam w ogóle przydatne. Będziemy korzystali tutaj z pewnego Cassius Belli, o którym sobie pogadamy później. Ale zawsze pamiętajcie, sklejmowane prowincje korują się o 25% szybciej. O, kolejny incydent u nas. No i mamy trzech przekoksanych generałów. Szkoda, że do Siege'a nie mamy silniejszych. Trus nam zminął z Mingiem i zobaczcie, przed tikiem miesięcznym nie mam żadnego Cassius Belli. Ale miesiąc minął. Graniczę z Mingiem, mam właściwą religię i dostaliśmy Take Mandate of Heaven Cassius Belli. I naszym celem jest zdobycie Beijingu i jest to najmocniejsze Cassius Belli, jakim możecie podbijać Ming. Na przejęcie mandatu niebios i stanie się cesarzem Chin, bla bla bla. Tylko że wy w tych wojnach nie stajecie się cesarzem Chin, nie przyjmujecie tego, ale całe Chiny zjadacie za 50% kosztów prowincji. Tak, słusznie zauważyliście, że jeszcze mamy 20% z dyplomatycznych i dlatego też wybrałem tę ideę. I tak, dobrze pamiętacie, za 57 miesięcy rozpocznie się era reformacji i tam będę mógł jeszcze bardziej to przyspieszyć. Więc armia w górę i lecimy. I lecimy z wojną z Mingiem. On ma jeszcze na minusie mandat, więc nie powinno być problemu. Ale gdyby się jakiś problem pojawił, ja zawsze mogę się wycofać za tą linię fortu. No, w sumie to na kankę. I Ming będzie zazwyczaj atakował tą fortecę. Ewentualnie tutaj staniemy armią, a on będzie szedł sobie na fortecę. W najgorszym razie. Pierwsza forteca padła. Lecimy na stolicę. Problemem w wojnach z Mingiem jest to, że w przeciwieństwie do innych botów, no może jeszcze z wyjątkiem Anglii, on bardzo szybko odbudowuje flotę. To, że zmiażdżyłem jego flotę w poprzedniej wojnie, nie znaczy, że nie będzie jej miał w tej wojnie. I ma 4 heavy shipy oraz 10 galer. No ale co to jest przeciwko naszym 5 potężnym okrętom, które zresztą teraz zostały ulepszone do karaków i 31 galerom? Oj, nie, nie, nie dla Minga ta forteca, nie dla Minga. Został pokonany, a my wracamy do oblegania Beijingu. I w sumie tutaj możemy jeszcze spalić ziemię, z tego co zapomniałem, bo on bardzo często będzie tutaj przysyłał armię, żeby odbić tą fortecę. Naszą flotę na chwilę wysyłam, bo już mi się nie chce tego ręcznie robić, na Hand Enemy Fleets.
zaznaczam nasz region i niech poluje na flotę Mingu. Dość szybko mamy pierwsze ofiary. Nie wiem czemu, ale to zawsze lepiej działa. Po upadku Beijingu również go palę i w zasadzie moje armie wtedy gdzieś tutaj wycofuje i pomiędzy tymi dwiema... O, patrzcie, robi to bot. On leci na tą fortecę, ja wracam i będziemy go bili tutaj. Tam wyczyszczone, no to lecimy teraz na Beijing. I tak niestety nas czeka teraz właśnie w koło latanie i palenie manpowera Mingowi. On zazwyczaj traci dużo więcej od nas. There is no manpower here. Zobaczcie, na 137 tysięcy wojska może mieć tylko 65. Boty totalnie nie umieją grać tym krajem. W drugim evencie z incydentu religijnego potrzebuje brać tańszych adwajzorów. Ming tego w ogóle nie ogarnia. Chociaż tutaj duże straty mieliśmy. Na Japonii to naprawdę tutaj się nie ma co zastanawiać. Tańsi liderzy. Zobaczcie, 30% łącznie, jeżeli rozwiniemy ten monument. Warto jest zdobyć też datong po takiej wygranej bitwie, wykorzystać to, że wojska Mingu gdzieś tam się wycofały. Inaczej nie za bardzo, bo jest to prowincja z fortecą dwójkową i tutaj byśmy niezłe wciry dostali od Mingu. W zasadzie po przebiciu się przez Beijing i Datong przed nami Chiny stoją otworem. Jedną armię wysyłam na karpę Cidża, a drugą będę chodził i polował na mniejsze armie Mingu, które w tym momencie będą padały praktycznie na strzała. Kończymy też jego flotę. Ech, prowincje ze złotem jeszcze nam się nie odpaliły. Masakra, ile Japonia ma tych eventów i ostatnie dwa są właśnie na złoto, które pojawia się w Iwami oraz Sado po 1526 roku. Więc podawuję inne dobra konsumpcyjne, no ale mamy przecież miedź, więc to prawie jak złoto. No, ten Ming bardzo ciężko jest upaść, zobaczcie, dewastacja jest, nie kontrolują Beijingu, ale cały czas mandant rośnie. I mamy to era reformacji i potrzebujemy religious war. A, będzie z tym problem. Wojnę kończę następująco, 3000 golda, następujące prowincje, taki wężyk oraz... Tutaj te dwie bardzo ważne do wypuszczenia wasali. Co najważniejsze, na pauzie zdobywamy, kończymy wojnę, do dwa razy większe straty Mingowi zadaliśmy. Na pauzie wypuszczamy wasali, których potrzebuje. Shun na północy, bardzo często wyzwalają się te prowincje, a na południu Min oraz Yuan. Nie jestem też pewien, czy w tym momencie nie przeciwdziałamy pewnemu eventowi, który doprowadza do wypuszczenia tych trzech wasali. Ale tutaj głowy nie dam. Konsolidujemy dewa. I w sumie mogłem też to zrobić przed wypuszczeniem wasali, ale totalnie o tym zapomniałem. Cały czas wszystko na pauzie. No i teraz kwestia wojny z Ryuku. Fajnie byłoby go nie podbijać, ale musimy to zrobić. Zobaczcie, Mik odpowie, bo jeszcze nie zupdate'owała się liczba jego zadłużenia. Gdybyśmy odpauzowali... Tutaj by weszło 4,5 tysiące zadłużenia i jest spora szansa, że Ming nie odpowiedziałby na tą wojnę. A tak mamy go ponownie w tej wojnie. Druga stolica Mingu zawsze jest w tej prowincji Yangzhou, która nie posiada fortu. On jest dopiero obok w Nanning, więc bez problemu możemy dość szybko zdobyć tą prowincję i zakończyć wojnę z Mingiem. W sumie mogłem przekazać jeszcze parę prowincji Shun, ale to walić. Wykorzystajmy naszą dominację morską, żeby szybko stolica Mingu padła. A i będzie. No i wlatuje nam 2000 dodatkowego golda. Zdobywamy Okinawę. Normalnie bym tego nie robił, ale potrzebujemy mieć w całą naszą kulturę. Ej, a miało być wszystkie już w tym momencie. Shun, wymusiłem zmianę religii i przekazujemy teraz prowincję mu, żeby nie wybuchnąć. Ming robi bum bum. W sumie trzeba było mu jeszcze wyczyścić tych buntowników. Byłoby lepiej. Wpadnijcie na NDB z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Duża przecena na gry sportowe. Trudno. Te, gdzie te moje kopalnie złota? Ja się pytam. Kurr. Tu miało być Wu wypuszczone, nie Min. Przepraszam. Pomyliło mnie się. O, kiedy już troszeczkę odpocząłem, atakuję Koreę. Co prawda nie mamy manpowera, ale nie będzie on nam za bardzo tutaj potrzebny. Naszą flotę wysyłamy do blokowania. Raczej nie będzie to trudna wojna. Instytucje wprowadzam w prowincji Bizen. Jakkolwiek się to wymawia, bo dość szybko rozprzestrzeni nam to instytucje na całym tym kawałku morza. A na tym mi zależy, żeby nie być tutaj za bardzo zacofanym. Od Korei biorę prowincje, na które mam kory,
żeby szybko to pobić i okorować. No jeszcze trzymam się state'u, no i za resztę, no to troszeczkę pieniędzy. No i zgodnie z planem, zobaczcie, 11 punktów na miesiąc nam się wprowadza w naszej dawnej stolicy. Z takim minusem Ming już nie ma szans na podniesienie się z upadku. I wypowiadamy wojnę każdej nacji, która się tutaj gdzieś nam powypuszcza. O, Yue dostało sporo prowincji. Zdobywamy tą nację, zaraz też Ming naraz zaatakujemy. Robimy od razu claima po wygranej wojnie. Prowincję przekazujemy wasalowi. I kolejna szybka wojna, żeby przeciwnicy nie zdążyli tutaj nam powchodzić w jakieś sojusze albo koalicje przeciwko nam. I wreszcie Babeto Religious War, za chwilę atakujemy Ming. Szybka druga wojna z Mingiem i tylko 1526 rok trafił pierwszy event Złoto w Echigo i od razu zdewowane do 9 poziomu. I koniec naszej drugiej wojny. Łatwo poszło. Biorę prowincję głównie z fortami. Tutaj jedną, bo będę wypuszczał jednego dużego wasala. Liang w sumie też zaraz skończę wojnę. I specjalnie jeszcze biorę tak granicę, żeby móc porobić claimy na państwa, które się już powypuszczały. No dzięki temu będziemy mogli ich podbić za chwil parę. Chyba trochę przesadziłem. Tylko żebym się znowu nie pomylił. Wszystko dołączam do kompanii handlowych. I tak nam się to podziabane Ming prezentuje. Możemy też w sumie zacząć już zjadać wasali. Najlepiej po kolei, może zacznę od Yue. W sumie buduję pierwszy pałac. No i wyjebiście, Ming skolonizował mi Tajwan. Specjalnie na to czekałem. I tak teraz możecie wykonać tą dalszą misję po podbiciu Okinawy z podbiciem Tajwanu. Chociaż mądrze być też tutaj poczekać, żeby to państwo wzięło sojusz z Mingiem, bo bardzo często to robi. Dzięki temu będziecie mogli Trusa zresetować. Możemy też już wziąć kolejną ideę i tutaj naprawdę trzeba się zastanowić. Humanistyczne, żeby mieć stabilniejszy kraj po podbojach. No z ofensywnymi National Unrest minus 1, lata separatyzmu minus 5. Albo religijne, do szybszego nawracania oraz... No jakby to powiedzieć, dostaniemy Cassius Belli na cały świat. Można też oczywiście sobie to zamiennie użyć. W tym momencie bierzemy religijne, a dopiero w okolicach 23 poziomu technologii dyplomatycznej, kiedy dostajemy imperializm Cassius Belli, religijne kasujemy i bierzemy humanistyczne. A ja mam naprawdę ciężki wybór, nie wiem co wybrać. No dobra, ja się pobawię w japońskiego Warmongera. Lecę religijne. Ale że Tajwan z Koreą wszedł w sojusz? Coś nowego. Jeżeli macie problem z wasalami albo po prostu chcecie lepiej ich kontrolować, jak najbardziej Strong Duchies, chociaż nie na długo, bo za 50 lat maksymalnie trzeba będzie cofnąć ten przywilej. O, Luxing będzie całkiem niezłym wasalem, żeby na Reconquestie tutaj wszystko podbić. No i pozjadane! Dołączyć do tej wojny Great Powerów czy nie? Ej, czekajcie, czemu ja widzę Europę? Nie no, nie widzę ich. Czemu ja to wszystko widzę? What the fuck? Czekałem, czekałem i się doczekałem. Czas najechać Tajwan. O, i Koreę. O, Wu wypowiedział wojnę o niepodległość. Super, Korea znika. Tajwan również. Wreszcie! Piąte rozwinięcie Gaveringo. I tutaj są dwa bardzo dobre State Generals, która powoduje, że możemy mniej więcej rolować naszymi władcami i mamy większe szanse na lepsze statystyki. A tak to może production efficiency jeszcze jest tutaj całkiem niezłe. Lub maksymalny absolutyzm. Chrześcijańska Japonia. Fuuuj! Ja pierdolę, ja mam jeszcze achievement z tym zrobiony. Ale to mnie tak boli! Wu się długo wolnością nie cieszyło. No i w międzyczasie zrobiłem trzeci poziom pałacu, co pozwala nam mieć odpalone do końca gry Rise War Taxation. Trochę tańsza armia. Monument, Musashi, cokolwiek. Ło cholera, koalicja. A Ming skończył wojnę domową, na co też czekałem, więc od razu lecimy z mandatem i widzę, że Wu dostanie dużo prowincji. Czuję się oszukany, miało być jeszcze dwie wojny, a tu już kończę. Ming! Upadek Mingu i Ming Empire! Wreszcie! No ale nasz Ming nie wygląda zbyt ładnie, teraz trzeba będzie to wszystko integrować i jeszcze Qi zostało nam do podbicia. Trochę przeginam! I tak to nam się finalnie na razie prezentuje. Ming podzielony, trzeba będzie to integrować.
Tylko jeszcze muszę to okorować i rozwiązać problem z gaveringiem. A przed nami droga do Indochin stoi otworem, jak i Malaki, Filipin, no i całego regionu Oceanii w sumie, który warto jest podbić przed najazdem na Indie. Ładne te Indie. No ale też będę musiał troszeczkę manufaktur pobudować, nie za dużo, ale zawsze coś. Gospodarkę już mamy całkiem niezłą, 110 golda inkomu, a jeszcze nie ogarniałem handlu, bo zawsze to robię na sam koniec, jak już Beijing upadnie. Wiem, jak bardzo mam lojalnych, czy też nielojalnych wasali, na przykład u tych, u większości. Mogę na spokojnie ustawić transferowanie mi handlu do Beijingu i za chwilę będę tam przenosił naszą stolicę handlową. Flotę myślę, że zmniejszymy i będziemy budowali za chwilę flotę handlową, jak i będziemy zmieniali doktrynę na handlową. Myślę, że też przystopuję 10 lat z podbojami i rozwinę ideę religijne do końca i jednocześnie troszeczkę ponawracam, zanim dodam prowincję do Trade Company, bo pamiętajcie, że prowincji w Trade Company nawracać nie można. Ciekawe, chrześcijańska misja w Kyoto, co by tutaj z nimi zrobić? Koalicja nam się tworzy przeciwko Japonii, ale nie musimy się tym za bardzo przejmować. Ona nam się rozwiąże dość szybko, na pewno. O, bo czemu ustanawiać trybutariuszy? No ale niestety, Kampa ma pecha, musi zostać przez nas. Och, to nam nic nie da. Zobaczymy, czy taki przyrost punktów administracyjnych nam starczy, bo jednak non-topper mi ich brakuje. Przejęliśmy jeszcze trybutariuszy Mingu, totalnie o tym zapomniałem. Już teraz jako Japonia bierzemy naprawdę niezłe pieniądze za sprzedaż naszej ziemi. What? Wojna koalicyjna? Oni są śmieszni. Czy wypada z tej wojny? W przypadku wojny koalicyjnej wasi wasale niech będą na defensywie i będą wtedy chodzili i bronili waszego terytorium. W innym wypadku dość łatwo ryzykujecie, że będą darmowym warscorem dla waszego przeciwnika. Zrobiłem jeden duży stack, dałem do niego naszego najlepszego generała i leciałem czyścić mniejsze staki przeciwnika. W międzyczasie Kmerowie zdesantowali mi się na moją wyspę, zanim mi się naprawiła wcześniej flota, którą miałem zmodbolowaną. Tutaj fajny trik stosuję, będę odcinał całe wojska moich przeciwników, odbijam fortece w Delhi, też Carpet Siege'uję już przeciwników na moich wyspach, no nie jest jakimś większym problemem, jak ktoś wam się zdesantuje na Japonię, to jest praktycznie samobójstwo tego wojska. Poza zajęciu fortów wojska koalicyjne są odcięte na moich terytoriach i praktycznie każda bitwa kończy się w tym momencie już stack wipe'em ich wojska, bo będą się zawsze wycofywali tą prowincję obok, przez co mają zerowe morale, przez co jeżeli dojdzie do kolejnej bitwy, no to dostają stack wipe'a i nie musicie nigdzie za nimi biegać. Bot popełniają częsty błąd, schodząc od razu z waszej fortecy w momencie, kiedy tylko wygrają oblężenie, zostawiając ją praktycznie pustą. Wtedy wchodzicie, siege'ujecie, przełamujecie oblężenie, odbijacie i czyścicie boty. Uwielbiam wojny koalicyjne z botami. 7 lat, okej, pasuje mi to. 31 tysięcy? 167 tysięcy. Easy. Jako Japonia też możemy już bez problemu zwiększyć naszą marynarkę do 80, więc dobudujemy teraz flotę handlową, bo wojenną mamy wystarczająco dużą. U wasali bierzemy Enable Drive Trade, żeby nam przesyłali w swój handel. No, przez co podwoiliśmy nasz handel zbierany w regionie z 20 golda do 42 golda. Nawet nie wiedziałem, że mamy taką misję Baptize Ruler, czyli możemy ochcić naszego władcę. Chyba nie. Printing Press wprowadzam sobie w prowincji Io, czyli tej naszej jedynej z miedzią. Dlatego, że wprowadzi nam się dość szybko w prowincji Bizen, a potem to już wiadomo, przeskoczy do naszej starej stolicy i do obecnej. Mamy też teraz pewną misję po zakończeniu tego eventu, w której no, zdecydujemy, czy chcemy stać się krajem chrześcijańskim, czy może jednak odrzucamy to. I gdybyście wybrali to, że stajecie się krajem chrześcijańskim, no, zrobilibyście achievement Christian Japan. I znowu budujemy bardzo dużo budynków do gaveringu. Bardzo dużo. Praktycznie mam je już wszędzie. Jej, jeszcze więcej punktów administracyjnych. Mogę mieć już piątkowego doradcę, bo mnie na to stać. W ogóle tych doradców mam jakiś mega tanich. Bo ja się coś gdzieś walnąłem i niestety spadł mi poziom naszej polityki. No trudno. A chciałem pójść teraz mocno w tańsze idee. Ta matematyka taka trudna jest! Nawracanie tych prowincji wreszcie zaczyna jako tako wyglądać.
i zdobywaliśmy kolejną prowincję ze złotem. Pieniążki! Boże, ile ja ze złota tutaj zarabiam. Rzeczywiście, ktoś mi w komentarzach napisał, że Merchant Republic zwiększa nam governing cost. No i ta osoba miała rację, mimo iż o tym tutaj nie ma ani słowa. Kochamy tooltipy paradoksu, najprawdopodobniej będę zmieniał właśnie na coś innego. Może Income Vasali? Wreszcie skończyłem tę ideę, no 5 lat dłużej niż myślałem, ale nam się udało. Teraz to już w ogóle będziemy sobie to wszystko nawracali, bo możemy odpalić dodatkowe siły dla naszych misjonarzy przeciwko heretykom, jak i przeciwko wszystkim. Nawracajcie się! No i możemy teraz ruszyć z naszymi dalszymi podbojami w kierunku Oceanii i Malaki.